Jesień dla dzieci. Cześć, dzieciaki! Opowiem Wam o jesieni. Jest to pora roku, występująca zaraz po lecie. Jesienią dni stają się krótsze. Temperatura na dworze spada, często pada deszcz. I wieje wiatr. Kasia i Tomek bardzo lubią jesień, nawet gdy pada deszcz, bo uwielbiają skakanie po kałużach. Zakładają wtedy kalosze, kurtki przeciwdeszczowe, chwytają parasol i biegną bawić się na całego. Za to Zosia kocha jesień za to, że jest piękna i barwna. Uwielbia, gdy spadają z drzew kolorowe liście, wtedy razem z mamą zbierają najpiękniejsze okazy. A Jacek uwielbia zbierać kasztany i żołędzie, potem robi z nich cudowne ludziki i zwierzątka. Ala zaś przepada za jesienią, ponieważ uwielbia oglądać z bratem wiewiórki, które zbierają zapasy na zimę. A Maja za to robi zapasy razem z mamą. Pomaga jej robić różne przetwory na zimę, ale najbardziej lubi pyszne drzemy i konfitury. Posłuchajcie, kilku ciekawostek o jesieni. Dlaczego jesienią liście spadają z drzew? Drzewa w ten sposób przygotowują się do zimy. Muszą zrzucić liście, żeby nie tracić wody podczas zimy. Drzewa doskonale wiedzą też kiedy mają to zrobić. Dzieje się to właśnie jesienią, kiedy dni zaczynają się robić krótsze i mniej słońca dociera do drzew. Między liściem a gałązką drzewa tworzy się przegroda, która blokuje dopływ wody do liścia. Liść bez wody usycha, a gdy zawieje wiatr, odpada od gałęzi. Dlaczego liście zmieniają kolor na jesień? Jesienią dni robią się coraz krótsze. Drzewa mają coraz mniej dostępu do słońca. To właśnie słońce jest niezbędne do istnienia zielonego barwnika w liściach, czyli chlorofilu. Wtedy widoczne stają się inne barwniki: antocyjany, dające barwę czerwoną, karoteny które dają barwę pomarańczową, a także flavonoidy, które dają barwę żółtą. Dlaczego ptaki odlatują na zimę? Niektóre ptaki nie dałyby rady przetrwać w warunkach zimowych. Główną tego przyczyną jest brak możliwości zdobycia pokarmu oraz niska temperatura. Małe owady, pająki i robaczki, którymi żywi się wiele ptaków, Chowają się do swoich kryjówek. Brakuje również nasion i owoców. Dlatego wiele gatunków ptaków odlatuje na zimę do ciepłych krajów. Do takich ptaków należą między innymi bociany. Ptaki doskonale czują zmiany pogody, gdy zauważą, że dzień staje się krótszy, jest to dla nich sygnał do odlotu. A wiedzieliście, że pory roku na półkulach występują na opak? Gdy u nas jest jesień, na drugiej półkuli zaczyna się wiosna. A gdy na naszej półkuli północnej jest zima, to na półkuli południowej jest gorące lato. Wyobraźcie sobie, że w Australii Mikołaj przypływa do dzieci na desce surfingowej, bo gdy u nas pada śnieg, oni mają upał. Jak zwierzęta przygotowują się do zimy? Niedźwiedzie, jeże i borsuki jesienią bardzo dużo jedzą. Dzięki temu gromadzą zapasy tłuszczu, który ma wystarczyć im na całą zimę. Ich sposobem na przetrwanie tej pory roku jest zapadanie w sen zimowy. Wiewiórki zaś jesienią gromadzą zapasy w swoich dziuplach i kryjówkach. Zbierają orzechy i żołędzie, które będą jadły zimą. Zając wilk i lis za to, zmieniają futro. Ubarwienie zimowe pozwala zwierzętom lepiej się ukryć, a także sprawia, że jest im po prostu cieplej. A jak ludzie wykorzystują jesień i przygotowują się do zimy? Ludzie też robią zapasy na zimę. Wrzesień i październik to czas zbioru największych plonów na polach i w ogrodach. Zbieramy warzywa takie jak ziemniaki, marchew czy buraki, a w sadach zbieramy owoce, głównie jabłka, gruszki i śliwki. Jesienią zbieramy także orzechy, najpopularniejsze to laskowe oraz włoskie. Zebrane plony zamieniamy w pyszne przetwory lub chowamy w ciemnym i chłodnym miejscu, żeby służyły nam podczas zimy. Ludzie nie zmieniają futra na zimą jak zwierzęta, ale naszym sposobem na chłodne dni jest zmiana ubioru. Gdy nastaje jesień i robi się chłodniej, wyciągamy z szafy ciepłe buty i kurtki. Jesteśmy już odpowiednio ubrani, więc zapraszam Was na wycieczkę do lasu na Grzybobranie. Jesienią w lasach występuje największa różnorodność grzybów. Ale uwaga, nie wszystkie grzyby można jeść. Niektóre grzyby mogą być śmiertelnie trujące. Na grzyby najlepiej wybrać się z atlasem grzybów, a także z osobą, która ma już doświadczenie w zbieraniu grzybów. Przejdźmy się po lesie i zobaczmy, które grzyby są trujące, a które jadalne. To jest borowik szlachetny. Jak myślicie, można go zjeść? Tak! Brawo! Borowik szlachetny, inaczej zwany prawdziwkiem, jest jednym z najsmaczniejszych i najbogatszych w wartości odżywczych grzybów występujących w polskich lasach. Przejdźmy dalej. To jest mu muchomor czerwony. Zbieramy czy zostawiamy? Zostawiamy. Bardzo dobrze. Chyba każde dziecko na świecie zna tego pięknego, ale trującego grzyba. Pamiętajcie, żeby pod żadnym pozorem ich nie niszczyć. A co to za grzybki? To kurki. Moja mama daje je do jajecznicy. Pychotka. Bardzo dobrze. Fachowo tego grzyba nazywamy. Pieprznik jadalny. Jest bardzo smaczny i ma mnóstwo witamin. Zobaczcie, co mamy dalej. To będzie maślak. Można go jeść? Tak! Świetna odpowiedź! Maślaki to świetne grzyby dla początkujących grzybiarzy, bo łatwo je rozpoznać. Hmm, a co to będzie? Uwaga! To muchomor sromotnikowy. Bardzo trujący grzyb. Masz rację. Muchomor zielonkawy, inaczej zwany sromotnikowym, to najbardziej toksyczny grzyb na świecie. Lepiej omijać go szerokim łukiem. Popatrzcie na tego grzyba. To podgrzybek brunatny. Weźmiemy go do koszyka, czy zostawimy? Weźmiemy. Bardzo dobrze. Podgrzybki brunatne są jadalne, świetnie nadają się do suszenia i przetworów. O, spójrzcie tutaj, to smardz. Jest to gatunek grzyba bardzo rzadko spotykany w polskich lasach. Dlatego podlega ochronie i nie wolno go niszczyć ani zrywać. Mamy tu niezłą kolekcję grzybów. Myślę, że starczy ich na dobry sos grzybowy do obiadku. Przenieśmy się teraz do parku. Poznamy tam niektóre rodzaje drzew, ich liście oraz owoce. Zobaczcie, to jest dąb. Ma bardzo charakterystyczne liście. Owocem dębu jest żołądź. A tu mamy kasztanowiec. Zobaczcie, jak wyglądają jego liście. Owoce kasztanowca to znane wszystkim dzieciom kasztany. Nie wiem, czy wiecie, ale istnieją również kasztany jadalne. Są bardzo zdrowe i smaczne. Kolejne drzewo to klon. Posiada takie liście. A jego owoce to skrzydlaki, często nazywane też noskami. A tu mamy sosnę. To drzewo iglaste. Nie ma typowych liści, tylko igły. Owocami sosny są szyszki. Ostatnie drzewo, które chcę Wam przedstawić, to jarzębina. Zobaczcie na jej liście. A to są jej owoce. Mam dla Was zadanie domowe. Gdy będziecie na spacerze z rodzicami, to poszukajcie drzew, które Wam pokazałem. Możecie zebrać ich liście oraz owoce, a następnie zrobić z nich piękne ludziki, zwierzątka lub inne prace plastyczne. Jeśli uda Wam się znaleźć wszystkie drzewa, o których była dziś mowa, to dajcie mi o tym znać. Klikając łapkę w górę pod tym filmem. To już koniec na dziś. Jeśli nie chcesz przegapić nowych bajek edukacyjnych, to koniecznie kliknij przycisk subskrybuj. Do zobaczenia następnym razem. Pa. pa. Dzień jeża. Film edukacyjny dla dzieci. Cześć dzieciaki! Pewnie każdy z Was choć raz w życiu widział jeża. Może to na żywo. Może to w telewizji, a już na pewno w bajce lub w książeczce. Jerze to małe i przesympatyczne zwierzątka. Większość z nich może zmieścić się w ludzkiej dłoni. Ich znakiem rozpoznawczym są długie kolce. Zmieniają je trzy razy w ciągu swojego życia. U malutkich jeżyków kolce są białe i miękkie różowy noworodek ma około 100 kolców gdy jeż dorasta jego kolce twardnieją a z czasem pojawiają się kolejne dorosły jeż ma ich nawet około tysięcy. kolce służą jeżom do obrony przed drapieżnikami kiedy jeż się przestraszy Zwija się w kulkę, najeżoną kolcami, i wydaje charakterystyczne dźwięki, podobne do sapania. Jeże muszą uważać na lisy, psy i puchacze, a ich największy wróg to borsuk. Jest to jedyne zwierzę, które nie boi się ich kolców. Jerze mają bardzo słaby wzrok. Głównym ich zmysłem jest węch i słuch. Gdy wyczują zagrożenie, szybko uciekają. Pewnie myślisz, że jeże jedzą jabłka, ale to nieprawda. Jeże to mięsożerne zwierzęta żywią się głównie owadami, ale też ślimakami, dżdżownicami, małymi ssakami i płazami. Ale to jeszcze nic ich przysmak. Stanowią również węże, w tym żmije zygzakowate. To stąd pochodzi nazwa jeż. Słowo to oznacza ten, który je żmije. Ciekawe, prawda? Ciąża u jeży trwa około półtora miesiąca. Samica rodzi kilka jeżyków naraz. Gdy małe mają trzy tygodnie, otwierają oczka, a w pyszczku... Rosną im zęby, przez pierwszy miesiąc matka karmi małe tylko własnym mlekiem. W tym czasie ukrywają się w swojej norce. Gdy maluchy podrosną, idą na pierwszy spacer, poznają okolicę i uczą się polować. Robią wszystko samodzielnie, a mama czuwa nad ich bezpieczeństwem. Gdy młode mają około dwóch miesięcy, Idą samotnie w świat, a mama przygotowuje się do kolejnej ciąży i porodu. Jerze to prawdziwe śpiochy. Każdego dnia śpią w swoich kryjówkach nawet do 18 godzin. Właśnie dlatego największą szansę na spotkanie jeża mamy dopiero po zmroku lub w nocy. Noc to dla nich czas polowań. Pomimo swoich krótkich nóżek, jeż w ciągu nocy potrafi przebiec nawet kilka kilometrów. W tym czasie może zjeść około stu gąsienic. Jeże najbardziej lubią tuptać po ziemi, ale dobrze radzą sobie również w wodzie i podczas wspinaczki. Bardzo lubią chować się w trawach, między gałęziami i w cieniu niskich krzewów i drzew. Jeże żyją w lasach, na łąkach i polach, a także na pustyni. Można je spotkać w Europie, Azji, a nawet w Afryce. W Polsce żyją dwa gatunki jeży: jeż zachodni, zwany europejskim i jeż wschodni. Z pozoru nie różni ich zbyt wiele. Jest to ilość i długość igieł. Dodatkowo jeża wschodniego wyróżnia biały brzuszek. W Polsce jeże są objęte ścisłą ochroną, a trzymanie ich w domu jest zabronione. Inaczej jest w Afryce. Mieszkają tam jeże pigmejskie i często są traktowane jak zwierzątka domowe. Kiedyś uważano, że jeśli jeż zamieszka niedaleko twojego domu, to przyniesie ci szczęście i dobrobyt. Gdy na dworze robi się zimno, jeże zapadają w sen zimowy. Zanim jednak to zrobią, bardzo dużo jedzą i podwajają wagę swojego ciała. Gdy robi się zimno, owady i ślimaki się chowają. Jeże nie mają dostępu do pożywienia. W okolicy października zagrzebują się w bezpiecznej norce. Zimę przesypiają w kupce liści albo noże utworzonej pod korzeniem drzewa. Panuje tam stała temperatura, około 0 stopni Celsjusza. W czasie hibernacji jeże obniżają temperaturę swojego ciała. Zwalnia również ich serduszko. Nie muszą jeść, siusiać ani robić kupki. Budzą się w kwietniu, gdy robi się coraz cieplej. Wiedzieliście, że jeże mają swoje święto w kalendarzu? To 10 listopada. Tego dnia szczególnie zwracamy uwagę na potrzeby jeży. Jest to gatunek zagrożony wyginięciem. A największym zagrożeniem dla jeży jest człowiek. Żyjąc w pobliżu ludzi, jeże narażone są na wiele niebezpieczeństw. Najbardziej niebezpiecznym miejscem dla jeży są drogi, po których jeżdżą auta. Bardzo dużo tych sympatycznych zwierzątek ginie pod kołami samochodów. Jerze mogą zostać również ranne przy koszeniu trawników, przy wypalaniu traw, a nawet przy paleniu liści i gałęzi w ogrodzie. Jerze giną również od trucizn stosowanych przez człowieka, na przykład przeciwko ślimakom. A jak możemy pomóc jeżom przetrwać? Jeśli znajdziesz chorego, zranionego lub niedożywionego jeża, od razu zanieś go do weterynarza. Będzie wiedział jak mu pomóc. Poproś rodziców, żeby uważali kierując pojazdem. Jeże są szczególnie aktywne nocą i często można je spotkać na ulicy, w parkach i ogrodach. Coraz częściej tworzy się tak zwane enklawy dzikiej przyrody. Są to specjalnie wydzielone miejsca, gdzie nie kosi się trawy i nie grabi się liści. Jeśli mamy ogród, możemy zbudować w nim domek dla jeża. Można go zrobić na przykład ze skrzynki po owocach i wyłożyć sianem. Obok domku postaw miskę z wodą. Nigdy nie podawaj jeżom mleka. Zwierzęta te nie tolerują laktozy. Mleko bardzo im szkodzi. Zanim zaczniesz z tatą grabienie liści w ogrodzie, upewnij się, że nie schroniły się pod nimi jeże. Zwierzęta te często chowają się w zaroślach, krzakach i ściółce. Powiedz rodzicom, że zamiast palić liście, można zrobić kompost. Jeże potrzebują materiałów do zbudowania zimowego gniazdka. Zostaw dla nich nieco liści, gałązek czy kawałków drewna w ogrodzie. Poproś mamę, żeby nie stosowała w ogrodzie substancji chemicznych. Można sięgnąć po naturalne sposoby zwalczania szkodników. Jerze jedzą owady i robaki, więc mogłyby się zatruć chemikaliami. Bardzo lubią jerze. A wy? Jeśli tak. To dajcie mi o tym znać, klikając łapkę w górę pod tym filmem. Pamiętajcie o subskrypcji kanału. Pa, pa!